Ja z wami też się podzielę porcją mojego życia. Dużo z tego, co Michał też powiedział, też gdzieś tego doświadczyłam. Ale zanim to Bóg pokazuje mi pewien obraz od jakiegoś czasu i to, co jest z tym związane, ja wam o tym powiem. Czytałam kiedyś o tym, że orły zjadają węże. Tak mi się wydało to dziwne i miało mało wiarygodny wąż, takie dziwne zwierzę. Ale orły tak robią. Jednak nie zjadają i nie walczą z nimi na ziemi, bo tam wąż jest bardzo sprytny i tam doskonale dałby sobie radę z orłem. Orzeł porywa węża i zabiera go do nieba, tam gdzie on jest królem, tam gdzie on wszystko może. Walczy z tym wężem z perspektywy nieba, tam gdzie wąż nie jest u siebie, tam gdzie on nie jest silny. Puszcza węża i wąż, który nie ma kręgosłupa, który jest miękki, gdy spada w niebie, będąc przy stworzach, traci wszelkie możliwości i tak robi wiele razy. Łapie go i puszcza go. Łapie go i puszcza go. Walczy z nim, ale na swoich warunkach. Walczy z nim z perspektywy nieba. Nie walczy z nim z perspektywy ziemi, bo tam wąż jest od niego silniejszy. I na koniec zabija i zjada tego węża. Wąż spadając traci jakby wszelkie poczucie oparcia. Wąż nie ma kręgosłupa. My, jako orły, mamy kręgosłup. Naszym kręgosłupem jest Jezus. My mamy oparcie, ale musimy zacząć walczyć nie jak z perspektywy ziemi, ale z perspektywy nieba. Bóg mi jakoś często przypomina ten obraz, więc się podzieliłam nim z wami, ale będę mówiła o porcji mojego życia i będę mówiła o odrzuceniu, które było w moim życiu, o tym, jak się manifestowało, o tym, jak musiałam się z nim mierzyć właśnie z perspektywy nieba, nie z perspektywy ziemi. O tym, jak się ono też przejawiało w miejscach, w których przyjęłam uzdrowienie. I tak na samym początku, zaraz jak się nawróciłam, to pierwsze, co kwestionował diabeł, uderzając we mnie, to było moje nowe narodzenie. Stałam się dzieckiem żywego Boga, a słyszałam w głowie głos: ale ty tak naprawdę nie wierzysz, ty hipokrytko. Głosiłam ludziom Ewangelię, oni się nawracali na skutek Ewangelii, którą słyszeli ode mnie. A ja słyszałam cichy głos: ale ty to tak naprawdę nie wierzysz. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ja wiem, że inni też coś takiego słyszą i przeżywają, że jest kwestionowane ich nowe narodzenie. Później, jak zaczęłam już bardziej poznawać Jezusa, to zrozumiałam, że to, co diabeł, co Jezus usłyszał, będąc na górze puszenia, to było: jeżeli jesteś Synem Bożym, podważone zostało Jego synostwo. Więc nie jest to niczym jakby dziwnym, że diabeł próbuje przychodzić i podważać nasze synostwo. Moje próbował. Był taki czas, kiedy słyszałam ten głos, za każdym razem, gdy komuś głosiłam Ewangelię: ty nie wierzysz, myślę, zwariuję, mówię. To jest chyba jak schizofrenia, jakieś rozdwojenie jaźni. Słyszę równocześnie drugi, kwestionujący wszystko, co mówię, głos. Pamiętam, kiedyś wyjechaliśmy z mężem na taki krótki wyjazd zimowy. Stałam w toalecie, naprzeciwko lustra i słyszałam ten głos: a ty tak naprawdę nie wierzysz. Powiedziałam do niego: nawet jeżeli to, co ty mówisz, jest prawdą, bo gdzieś mi brakuje sił, żeby z tobą się zmierzyć, to będę głosić te słowo. Nawet jeżeli równocześnie będę cały czas słyszała głos, że to jest nieprawda w moim życiu. I ten głos przestał do mnie mówić na skutek mojej decyzji. Bo ja podjęłam decyzję, że będę i tak to robić, niezależnie od tego, czy on będzie kwestionował to, kim ja jestem w Jezusie. Głos zamilkł. A ja tak naprawdę zrozumiałam, że ja musiałam uwierzyć też w to, że ja wierzę. Swoją własną wiarą musiałam sięgnąć po swoją wiarę. Uwierzyć w to, w kim jestem i uwierzyć w to, że tak naprawdę wierzę. Bo to jest coś, czego moje oczy nie widzą, czego moja dusza w pewnym sensie nie czuje. Kolejną taką kwestią, z którą miałam bardzo duży problem
I to wynikało z mojego odrzucenia. To była kwestia miłości. Jako odrzucony człowiek bardzo chciałam się czuć kochana. Zresztą no, każdy z nas, nawet jako nienarodzony z Bożego Ducha, chce być kochany. Ale gdy się narodziłam z Bożego Ducha, moja dusza była stara. Bardzo chciałam się czuć kochana. Myślałam, że teraz to już będę doświadczała tej miłości w taki sposób, jak marzyłam. I ja chciałam jej doświadczać, ale na moich warunkach. Tak jak ja tą miłość rozumiałam. I to ja byłam w pewnym sensie sędzią tego, czy jestem przez kogoś kochana, czy nie. Skończyłam studia prawnicze. W prawie jest taka klauzula uznaniowości, gdzie sędzia może... ma taką możliwość uznania, tak? Nie, ściśle się nie trzyma prawa, tylko ma możliwość orzec trochę bardziej miękko, kierując się jakimiś wartościami, tak? Czy coś jest takie, czy inne. I ja byłam takim sędzią. Ja stosowałam taką klauzulę uznaniowości, czy ja jestem kochana, czy też nie. Ale tak naprawdę mamy być kochani w duchu i w prawdzie. I tutaj to nie ma klauzuli uznaniowości. Tutaj jest Boża prawda. Ale ja w swoim odrzuceniu ciągle chciałam być kochana tak, jak ja tego chcę. Pamiętam do dziś, jak krótko po moim nawróceniu poszłam do liderów w kościele, w którym wtedy byliśmy i powiedziałam, że ja się nie czuję przez nich kochana. Że jest problem z miłością. Na ich pytanie jaki, nie do końca potrafiłam wyargumentować jaki. Natomiast ja chciałam się czuć kochana. Ja chciałam, żeby oni mnie kochali na moich warunkach, tak żebym ja poczuła. Ale oni kochali mnie tak, jak poznali Jezusa na swoich warunkach. Ja nie byłam w prawdzie. Ja byłam bardzo odrzuconym człowiekiem. Chciałam poczuć w swojej duszy, że oni mnie kochają tak, jak ja chcę. Taki sam problem miałam z moim mężem. Też chciałam, żeby mnie kochał, ale na moich warunkach. Czyli najlepiej, żeby się zmienił tak, żebym ja się poczuła kochana. Tylko wtedy tak naprawdę tej miłości nie byłam w stanie doświadczyć, bo ciągle bym coś od niego chciała. Ciągle bym chciała, żebym jakoś udowodnił, że mnie kocha. Dopóki się z tym zmagałam, ciągle czułam się w tej relacji odrzucona. Dopiero gdy zaczęłam siebie uzdrawiać i pozwolić mu się kochać, tak jak on chce mnie kochać, a to jest człowiek, który zna Jezusa, przestałam dochodzić swoich praw. Pamiętam taką drobną sytuację. Już kiedyś nawet chyba wspominałam o tym. Mój mąż często wieczorem odstresowując się lubił obejrzeć jakiś film, a ja chodziłam wcześniej spać, bo potrzebuję się wyspać. Potrzebuję więcej snu, może tak powiem, niż mój mąż. I mówię do niego, posłuchaj, mówię, ja bym nie chciała zasypiać w łóżku sama, ja bym chciała, bo to jest dla mnie taka bliskość, ja to lubię, żebyś ty się kładł ze mną. A mój mąż mówi, kochana, ale ja bardzo chętnie obejrzę wieczorem jakiś film. Mówię, bo ja się relaksuję też trochę w ten sposób. Prowadziliśmy taką rozmowę i ja chciałam tej bliskości, czyli też tak naprawdę chciałam, żeby kochał mnie tak, jak ja tego chcę. Ale już byłam na tyle dojrzała, że wiedziałam, że nie chcę się spierać i że ja mogę się mylić też w tym. Pomodliłam się, mówię, dobrze, mówię, ja zostawiam ten temat, bo w sumie dochodzę w pewnym sensie swoich praw, podnosi się mi taki trochę egocentryzm, a nie chciałam tego. Mówię, Duchu Święty, ja modlę się o to, żebyś Ty, któryś z nas przekonał, że któryś z nas jest w błędzie i że ktoś powinien po prostu zmienić swoje postępowanie. I Duch Święty przekonał mojego męża. Skąd o tym wiem? Zmienił swoje postępowanie. Ale byłam już na tyle zbudowanym człowiekiem, że nie walczyłam o to, żeby kochał mnie tak, jak ja chcę, żeby on mnie kochał, tylko pomodliłam się, żeby Duch Święty zadziałał i wziąłam pod uwagę to, że ja w ogóle mogę być w błędzie, że on przekona mnie, że ja nie mam racji. Ale już na tyle byłam zbudowana, że w ogóle zgodziłam się też na to. Pamiętam też, ja też chciałam, żeby Bóg mnie kochał tak, jak ja bym chciała, żeby On mnie kochał. Że miałam ciągle wrażenie, że kocha mnie za mało, że może innych kocha bardziej. Ale Bóg kocha w duchu i w prawdzie. I On będzie kochał tylko tak, jak mówi Jego Słowo, a nie w taki sposób, jak my sobie to wymyślimy, że On nas będzie kochał. I ja musiałam to przyjąć. Pamiętam, kiedyś siedziałam w toalecie i zanosiłam swoje żale do Boga. Mówiąc, że
chcę, żeby kochał mnie bardziej, żeby pomógł mi gdzieś bardziej, żeby zrobił coś jeszcze. A tu Święty do mnie powiedział, ale ja Ci wszystko dałem, masz moją łaskę, więcej nic Ci nie dam. Mówię, no dobrze. Ale jak zrozumiałam, że łaska to jest zdolność Boga, to zrozumiałam, że Bóg mi dał całego siebie. Cóż więcej od Niego chcę? Cóż więcej mógłby mi dać? Dał mi wszystkie możliwości. Całą swoją miłość. Człowiek nie jest w stanie drugiej osobie nawet dać takiej miłości. Masz moją łaskę, więcej niż Ty potrzebujesz. Tak mi powiedział Bóg. Kochał mnie i kocha, ale nie na moich warunkach, tylko na Jego warunkach. W duchu i w prawdzie. Tak jak Michał wspomniał, że o mężczyźnie, tak, który był zamknięty z tego filmu, ja też byłam zamkniętą osobą. Odrzucenie we mnie działało tak, że potrafiłam się wycofać z relacji, już jako narodzony z Bożego Ducha człowiek. Kiedyś też wycofałam się z relacji z jednym z liderów. Mimo, że to była dobra relacja, dużo wnosiła do mojego życia, to prawda gdzieś mnie raniła, raniła moją duszę, która powinna była się zmieniać, ale opierała się temu i ja się wycofałam na parę miesięcy z tej relacji. Zamknęłam się w sobie. W ogóle odrzucony człowiek bardzo często jest zamkniętym człowiekiem. Kiedyś mój mąż mi powiedział, ty jesteś bardzo zamknięta w sobie. Ja nie chciałam rozmawiać o moich uczuciach, o moich problemach, o moich słabościach i potrzebach. Łatwiej jest odrzuconemu wycofać się z relacji, niż naprzeć na to i wejść w tą relację. Ale miałam też swój drugi tutaj rów. Tak zwane, jak ja to mówię, parcie na szkło. Odrzucenie też potrafi krzyczeć i te moje odrzucenie, bo byłam w dwóch jakby, dwóch rowów takich tutaj sięgnęłam. Też miałam jakieś takie parcie na szkło, bo człowiek odrzucony to jest człowiek niezaakceptowany. Więc ja chciałam akceptacji ludzi tak naprawdę. Nie czułam się zaakceptowana przez Jezusa, nie czułam się zaakceptowana w Bogu, więc szukałam akceptacji u ludzi. Chciałam, żeby ktoś mnie pochlepał, żeby powiedział, że coś fajnego powiedziałam, coś fajnego zrobiłam. I raz mówiłam, zrobię coś, będzie cała chwała dla Jezusa. Ale prawda była taka, że tej chwały to ja chciałam dla Ciebie. Chciałam akceptacji. Pamiętam, jak kiedyś też powiedziałam do Agaty, że chciałabym śpiewać w uwielbieniu. Ale Duch Święty do mnie powiedział, a kogo chcesz uwielbić? Boże. I Ty, ja wiem, jaka jest prawda o mnie. Chciałam tak naprawdę, żeby ktoś mi powiedział, Jowita, fajnie zrobiłaś. Po prostu odrzucony, niezaakceptowany człowiek. Pamiętam, kiedyś przyprowadziłam kobiety do Jezusa, która sprzątała toaletę. Było pełno brudnych szmat w zlewie. Ona miała takie rękawiczki po łokcie. Rozmawiałyśmy o Jezusie i Duch Święty do mnie powiedział, zapytaj ją, czy ona nie chce oddać życia Jezusowi. Ja mówię, w takim miejscu, w toalecie, przy tych wszystkich szmatach. Ale mówię, no dobra. I mówię do niej, może chciałabyś oddać życie Jezusowi? I ona mówi, tak. Mówi, tylko nie wiem, czy się godzi w tym miejscu. Ja mówię, jak najbardziej się godzi w tym miejscu. Ona oddała wtedy życie Jezusowi. A Duch Święty do mnie powiedział, mówi, zobacz, nikt was nie widzi i nikt nie słyszy. Jeżeli komuś o tym nie powiesz, to nawet nikt się o tym nie dowie. A ja sobie odbieram chwałę. Rozumiesz teraz, co to znaczy? W niebie jest Pan. Narodził się z Bożego Ducha człowiek. Będzie żył, dostał nowe życie. Ta kobieta autentycznie się narodziła z Bożego Ducha. Ja ją tydzień później zapytałam, jej mąż miał wtedy nowotwór jak pięść. Lekarze, robiąc badania przed operacją, zmienili kwalifikację. Powiedzieli, że to nie jest nowotwór, tylko jakaś torbiel. W ogóle skurczyła się do 2 centymetrów. W ogóle nawet tego nie wycięli. Ona dostała szansę na prawo pobytu stałego w Polsce. Nie była Polką. Gdzie wcześniej w ogóle nie było takich widoków. Oddała życie Jezusowi. Cała rzeczywistość duchowa w jej życiu się zmieniła. Mógł odebrać sobie chwałę. To mnie wtedy naprawdę bardzo dużo nauczyło, dużo mi pokazało.
czym ja też żyłam. Żyłam w olbrzymim lęku przed starym życiem. To też jest kwestia właśnie odrzucenia. Tak jak kiedyś czułam się niezaakceptowana, mój mąż robił jakąś karierę, ja się czułam niespełniona, więc jak poznałam Jezusa, to myślałam, że On teraz tak zmieni moje życie, że wszystko to, czego ja jakby nie chcę ze starego życia, to mi od razu jakby da nowe z nawiązką. Że ja się od razu zrealizuję, tak jak czułam się niezrealizowana w starym życiu, to zrealizuję się w nowym. Coś, powiedzmy, jakby zrobię jakąś karierę może, czy wynagrodzi mi w jakiś sposób to wszystko. Więc miałam olbrzymi lęk przed starym życiem. Kładło się to dużym cieniem na nasze małżeństwo. Pamiętam, jak kiedyś zadzwoniłam do Artura przez 40 minut, rozmawiałam z nim o wszystkim, tylko tak naprawdę nie o tym, o czym chciałam z nim porozmawiać, ale po czym on na koniec, kończąc rozmowę, do mnie powiedział troszkę, powiedzmy, nie z gruszki, nie z podróżki. Wtedy, Julita, ty się nie bój, że twój mąż przykryje cię swoim wielkim cieniem. I to był strzał w dziesiątkę, bo tak naprawdę to o tym chciałam porozmawiać. Ja się bardzo tego bałam. Bałam się tego, że powielę w nowym życiu moje stare życie. A Bóg do mnie mówił, ja jestem Bogiem nowego życia. Mówię, to nie jest stare życie, to jest nowe życie. To życie nie będzie takie, tylko ty musisz w to uwierzyć i pozwolić mi działać. Bałam się tego, że mój mąż przykryje mnie swoim cieniem, bałam się tego, że wypełnię swoją starą rolę, że będę gdzieś znowu tylko mamą, nie doceniałam w ogóle tego, że będę znowu gdzieś tylko w domu, że Bóg mówił, ty dajesz nowe życie, ale może dla mnie to tak naprawdę przygotowałeś znowu to samo. W ogóle nie znałam Boga, nie znałam serca Ojca, nie rozumiałam do końca nowego narodzenia. Pamiętam, jak zaczęłam dzieci na szkółce niedzielnej uczyć. Też na początku z tym walczyłam. Obawiałam się, że jest to stare dla mnie życie. Troszeczkę mi się wydawało to takie nieduchowe. Mówię, tutaj przed dorosłymi, no to wiecie, powiedzą jakieś słowa, tak, odrzuconemu człowiekowi. A tam dzieci mówią inaczej. I walczyłam ze sobą i walczyłam z tym, robiłam to, ale wewnątrz mnie był olbrzymi dysonans. Ja nie miałam na to w sobie jakiejś takiej zgody, jakiegoś przekonania. Bałam się, że to będzie dla mnie stara rola. Ale napierałam w tym temacie na Boga, bo nie było we mnie zgody na takie myślenie. I kiedyś Bóg do mnie powiedział, mówi, Julita, dlaczego tego nie doceniasz? Mówię, tam powstają, przyszli prorocy, ewangeliści, apostołowie, to tam uczymy te dzieci spotykać się z Bogiem, którego ty poznałeś. Mówi, dlaczego pozwalasz, ażeby nieprzerobione rzeczy w twojej duszy, jeszcze twoje odrzucenie, twoje jakby lęk przed starym życiem, były jakby szkłem, przez które ty to oglądasz. Wtedy podjęłam decyzję, że będę tę rolę wykonywać najlepiej, jak umiem. Że w ogóle szerzę królestwo, niesamowicie będąc z tymi dziećmi na szkółce. Tam nie ma czegoś takiego, że dzieci do ciebie podejdą i poklepią cię po ramieniu i powiedzą, ciocia, super powiedziałaś. Nie. Tam dzieci mówią, powiedz jeszcze jedno świadectwo, a powiedz, jak to było, a czy mogę z tobą porozmawiać w cztery oczy, ciocia. Ja wiem, że ja mam poczucie dobrze wykonanej pracy, ale musiałam zgodzić się na to i wiedzieć, że dać się Bogu uleczyć w tym temacie. Nie bać się, że jest to jakaś dla mnie stara rola, bo wcześniej mój mąż pracował, a ja wychowywałam dzieci. W ogóle lęk przed starym życiem był dla mnie olbrzymią raną, olbrzymią jakąś taką też zaporą. Przez to też się bałam małych początków. Bałam się tego, że gdy ja się będę budowała, to inni pobiegną gdzieś naprzód i ja ich nie dogonię. Że będą dla mnie tak daleko, tyle osiągną i w ogóle tyle zrobią, a ja znowu gdzieś zostanę z tyłu. I napierałam w tym temacie na Boga. I On mi kiedyś powiedział, mówię, Julita, pobudowałaś dom. Pamiętasz, jak to było? Pobudowaliśmy z mężem dom. I mówi, pamiętasz, jak budowaliście dom? Jak to wyglądało z fundamentami? My wykopaliśmy bardzo głębokie i szerokie fundamenty. Kiedyś przyjechał do nas na budowę znajomy architekt, gdy jeszcze się mi były tylko te fundamenty. I powiedział, macie takie fundamenty, że na tych fundamentach możecie pobudować 8-piętrowy blok,
albo tylko domek, ale to od was zależy, co pobudujecie. I Bóg mi to przypomniał. Powiedział, mówi, teraz widzisz, jakie to było ważne. Ty decydujesz, co na tych fundamentach stanie. Nie bój się tych małych początków. Nie bój się wybudować silny fundament. Nie bój się nawet odkopać, gdy będzie trzeba. Ja odkopywałam w domu fundamenty, bo chciałam je lepiej zaizolować, bo uważałam, że było za słabo. Nie bój się jeszcze odkopać i nie bój się zainwestować w te swoje małe początki, bo to jest tak naprawdę początek do wszystkiego. Te szerokie, dobre fundamenty. Wtedy zdecydujesz, co będziesz mogła na nich postawić. Ty dokonasz wyboru, czy będzie to tylko ze mną jakiś mały domek z poddaszem, czy będzie to wielki, olbrzymi budynek. Musiałam w ogóle się zgodzić na to z Bogiem, żeby zajęło mi to czas, żeby budować, żeby inwestować, żeby nie uważać, że jest to jakaś strata dla mnie czasu. Musiałam też zrozumieć, że ja nie powinnam pragnąć też tego, żeby przeżywać swoje życie z Bogiem tak, jak przeżywają je inni. Ja jako odrzucony człowiek porównywałam się z innymi. Zawsze na tych porównaniach wychodziłam źle. Zawsze było tak, że zalety innych były bardzo widoczne, a u mnie były widoczne tylko moje wady. Chciałam mieć przeżycia jak inni. Ale później zrozumiałam, że ich przeżycia są ich przeżyciami. Ja mam moją relację z moim tatą i będę miała swoje przeżycia. Przestałam pragnąć mieć przeżycia jak inni. Zaczęłam pragnąć mieć przeżycia jak ja. Moje przeżycia w mojej relacji z moim tatą. Zazdrościłam ludziom. Zazdrościłam w ogóle ich przeżyć. Zazdrościłam tego, czego doświadczają z Bogiem. Tak się manifestowało odrzucenie we mnie. Pamiętam, że też miałam na przykład taki problem, że gdy byłam z kimś blisko, to miałam obawę, że ten ktoś również będzie miał bliską relację z kimś innym. I wtedy z tej relacji ze mną odejdzie, bo tamta relacja okaże się relacją ciekawszą, bardziej interesującą. Gdy uzdrowiłam się w tym temacie, napierałam mocno na Boga w tym temacie, zaczęłam rozumieć, że jeżeli ktoś chce być ze mną, to będzie i zostanie. Jeżeli nie, to po prostu może odejść, a ja zostanę z moim Bogiem, z Jezusem i nigdy się nie poczuję przez to samotna. Robiłam też na przykład coś takiego, że potrafiłam przypisać ludziom jakieś intencje. Myślałam sobie, no zachowali się tak, albo mieli taką minę, czy coś zrobili, no bo na pewno tak pomyśleli. To moje odrzucenie do mnie tak mówiło. Nie wiem, co pomyśleli. Nie znam ich intencji. To jest sprawa między nimi a Bogiem najczęściej, jeżeli tego gdzieś nie powiedzą. Ja oceniam, jakby mogę ocenić owoc ich postępowania. Coś, co jest dla mnie widoczne. Bóg mi powiedział, ale po owocach poznasz ludzi. Nie próbuj wpisywać im jakieś intencje. Kiedyś usłyszałam pod swoim adresem coś takiego, ktoś mi powiedział, no bo myślałam, że ty to jesteś taka, masz taką minę i w ogóle jesteś taka, że tak patrzysz z góry, jesteś taka wyniosła. Może mam taką minę, tak? Ale czy to jest intencją mojego serca? Nie jest to intencją mojego serca. I oceniając teraz po mojej minie, można przypisać komuś jakieś intencje. Tak samo patrząc na minę, teraz mówię do mojego męża, ty masz taką minę, że... I patrząc jakby przez pozory, można komuś przypisać jakieś intencje. Ale to jest tak naprawdę, we mnie to było odrzucenie. Przypisywałam komuś coś, że ktoś coś pomyśli. I jeszcze bałam się tego, że ktoś sobie coś takiego pomyśli, czy o mnie, czy też coś zrobi. To jest w ogóle lęk przed człowiekiem. Tak też się manifestowało we mnie odrzucenie. Nie, byłam też wdzięczna wobec Boga. Moją modlitwą było tak naprawdę zanieszenie do Niego żali, próśb, pretensji. Czułam się tak poraniona, że większość swojego czasu raczej spędzałam wysuwając jakieś swoje roszczenia wobec Niego, a nie będąc wdzięczna. Gdy spojrzałam wstecz na swoje życie, na to, jaką drogę już przeszłam z Bogiem, ile miejsc uzdrowiłam, ile dzięki Niemu osiągnęłam, ile mam, zaczęłam mieć wdzięczne serce. Zaczęło się też manifestować uzdrowienie w mojej duszy. Ale musiałam w ogóle otworzyć się też na to, żeby spojrzeć na to, czego już Bóg dokonał w moim życiu. I zaczęłam najbardziej być wdzięczna Bogu za to, że Go poznałam. Że On umarł za mnie na krzyżu. Bo wcześniej Go tak naprawdę nie szukałam. On mnie znalazł. Ja w ogóle, jako odrzucony człowiek, mimo że znałam już gdzieś Bożą prawdę, to myślałam, że prawda jest jednym, ale tak naprawdę Bóg to troszeczkę, no tak,
czasami troszkę inaczej. Odrzucony człowiek bardzo często myśli, że mimo że prawda Boża jest jakaś, to Bóg się tak naprawdę jakoś tam zmienia. Ale Bóg się nie zmienia. I on powiedział, tak jak Agata powiedziała w poprzednim nabożeństwie, 365 razy nigdy cię nie zostawię i nie opuszczę. To jest tyle razy, ile jest dni w roku. Na każdy dzień dla nas, żebyśmy pamiętali, że nigdy nas nie zostawi i nie opuści. To w ogóle nie jest człowiek, żeby obiecał, a nie dotrzymał. Tak mówi Boże Słowo. Ja musiałam w to swoim sercu uwierzyć. Uwierzyć w Jego miłość i w Jego krew. I tą miłością i tą krwią obłożyć rany w moim życiu, żeby wyjść z tego wszystkiego, z całego tego odrzucenia i z tego, jak ono manifestowało się w moim życiu. To tyle. Amen. Tak człowiek posłucha, to może naprawdę, bo wielu ludzi myśli sobie, że inni nie przeżywają czegoś. Że ty coś przeżywasz i że to jest dziwne, że ty coś przeżywasz. Wszyscy ludzie przeżywają tę rzecz. Wiecie, jaka jest tylko różnica między ludźmi? Ludzie w ogóle nie chcą mówić o takich rzeczach. Bo mi się wydaje, że mówienie o takich rzeczach to jest ujma. Tylko, że to jest właśnie świadectwo tego, że człowiek wychodzi z czegoś. Rozumiecie, że wychodzi. I to przynosi chwałę Bogu właśnie. Że człowiek wyszedł. Dlaczego? Bo się chwycił tego Boga. To jest bardzo ważna rzecz. Nie ma ludzi w Królestwie Bożym, którzy nie przeżywają trudności. Nie ma takich ludzi. Wiecie, problem tylko polega na tym, że ludzie to w ogóle spychają te rzeczy. Rozumiecie? Potem właśnie mamy sytuację, jakie mamy, że w ogóle jest Kościół w Polsce, tak? I wiecie, i 90% mówi halleluja i do przodu, tylko te do przodu to jest przebiegnięcie 100 metrów i dalej on leży i koniec. To jest krótkodystansowy Kościół. Dlaczego? Bo jest taki ciężar w ogóle, który się wleczy za sobą. Rozumiecie? Jest bardzo ciężko w ogóle, wiesz. A tutaj to są ważne rzeczy, jak wychodzimy.